aby dotknęła tego tutaj miejsca, od tego tutaj. Tutaj, gdzie jest to takie czarne jakby, obok tych desek. Dzień dobry, to ja Mateusz. Dzisiaj pokażę wam, jak przewiduję strzały. No i dobra, zaczynajmy. Okej, więc zacznijmy od takiego prostego strzału. Na przykład chciałbym teraz, abym kopnął piłkę, załóżmy, gdzieś tak w te miejsce. To nie jest trudny strzał, on jest jakiś wysoki. Wiadomo, nie mogę zaczynać od najtrudniejszych rzeczy. Chcę, aby piłka dotknęła w te miejsce. Czy mi się uda? Zobaczymy. Okej, poprzedni strzał nam się udał, także teraz coś trudniejszego. Uwaga, uwaga. Chciałbym, aby piłka dotknęła, załóżmy, tamtego miejsca. Ona jest wyżej, więc no nie będzie tak trudno, nie będzie tak łatwo. Chociaż nie wiem, czy będzie trudno. Zobaczymy, czy uda mi się do tamtego miejsca dokopnąć. Okej, oczywiście poprzeczka idzie w górę. Następny strzał. Postaram się, aby piłka kopnęła, znaczy dotknęła w sumie, uwaga, uwaga, tego miejsca. O tego tutaj, albo nie. Nie, będzie ciekawiej, aby dotknęła tego tutaj miejsca. O tego tutaj. Tutaj, gdzie jest to takie czarne jakby, obok tych desek. No dobra, a więc w takim razie zacznijmy od rzeczy w ogóle chyba najtrudniejszej, czyli postaram się dokopać do tamtej dachówki. Nie wiem, czy to widać, do tamtej dachówki, aby piłka się odbiła od tej dachówki, nie żeby wylądowała na dachówkę, tak wiecie, bezpośrednio, tylko żeby się odbiła od tego kęciku dachówki tam. Let's rip 'em apart! Okej, a więc rzecz teraz kolejna, bardzo trudna, mianowicie chciałbym stworzyć tutaj pewną trajektorię. Tylko jak ją stworzyć? Dobra, trajektoria na szybko. Chciałbym, aby piłka odbiła się tutaj od tej deski. No jak się odbije, no to w którą może stronę polecić? Od tej deski, niech się odbije i poleci tutaj w tą ścianę. Czyli niech zrobi mniej więcej taki ruch. Od tej deski do tamtej ściany. No nie wiem, czy mi się to uda, to już będzie takie jedno ze trudniejszych. Okej, a więc teraz rzecz najtrudniejsza. Nie wiem, czy w ogóle się uda i trochę niebezpieczna, bo chciałbym, aby piłka odbiła się gdzieś od tej ściany i uderzyła w aparat albo w ten stojak, okej? Okej, a więc mam nadzieję, że się podobało. A więc pewnie większość z was zastanawia się, jak to zrobiłem. Więc jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem 25 łapek w górę, to wytłumaczę. Jeżeli nie, to nie. A jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem 10 łapek w górę, to nagram kolejny odcinek z jakąś inną scenerią, jakoś fajniejszy. No. Także to na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.